W dzisiejszym odcinku rozszerzam wcześniej poruszany temat siedmiu pułapek na Etsy, czyli rzeczy, na które trzeba uważać, jeżeli chcesz, planujesz sprzedaż na Etsy. Mam dla Ciebie kolejne siedem takich pułapek. Posłuchaj, bo być może coś z nich może Ciebie dotyczyć. A po co narażać się na blokady konta, czy to tymczasowe, czy na stałe, skoro wystarczy zastanowić się na tym, posłuchać i unikać. Ja nazywam się Daria Robę i za pomocą tego kanału pomagam skutecznie sprzedawać na Etsy i rozwijać Twoją pasję w prawdziwy biznes. Zaczynajmy! Pułapka numer 8. Otwarte zachęcanie do kontaktu poza platformą. Czyli jeżeli napiszesz w ogłoszeniu, że przykładowo jeśli chcesz, to kup ten produkt taniej w moim sklepie www, tutaj link, średnio. Lepiej tego nie rób, bo naprawdę może to się dla Ciebie źle skończyć, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż na Etsy. Jasne, tam jest możliwe wklejanie linku w takim opisie, na przykład możemy podlinkować inny, podobny produkt na Etsy, możemy podlinkować film na YouTube, który dodatkowo pokazuje walory naszego produktu, ale nie wklejaj tam właśnie takich informacji. Podobna jest tutaj pułapka numer 9, a mianowicie wykorzystywanie maili klienta do celów marketingowych. Jest to totalnie zabronione. I żeby pokazać Ci, jak bardzo jest to złe, przywołam Ci historię największego sklepu na Etsy, Bohemian Findings, który z dnia na dzień znikł z Etsy, mając na koncie milionowe przychody. To był największy sklep na Etsy. I rozwalili go, zamknęli, ponieważ wykorzystywał maile do celów marketingowych, a mianowicie dodawał do swojej listy newsletterowej i już później klienci dostawali od Bohemian Findings po prostu maile z ofertami i różnymi takimi. Absolutnie zabronione, nie rób tego. Pułapka numer 10 to brak aktywności w Twoim sklepie przez dłuższy czas. Czyli nie zdziw się, jeżeli masz jakiś stary sklep założony kilka lat temu, wchodzisz na to konto, a tam tryb wakacyjny. Taki wymuszony, no niestety często się to zdarza, że nieużywane sklepy są po prostu eliminowane. Być może w tym wypadku pomoże założenie nowego sklepu. Niestety czasami mogą być też takie błędy i tutaj pułapka numer 11, powiązanie różnych sklepów jednym IP powodujące różne problemy. Jeżeli jeden sklep już masz zablokowany, takim właśnie tak zwanym trybie wakacyjnym, wymuszonym, rzeczywiście został zablokowany, bo złamałeś regulamin, to jeżeli spróbujesz z tego samego IP założyć kolejny sklep, ogromna szansa, że zaraz po założeniu po prostu natychmiast konto jest blokowane bez wyraźnej przyczyny. A przyczyna właśnie była taka, że Ty jako właściciel już masz złą reputację. Szansa była zaprzepaszczona. Dlatego absolutnie nie zgadzaj się na to, żeby na przykład założyła Ci sklep osoba, która Ci mówi, że no ona ogólnie zakłada sklepy, bo to z jej IP został założony sklep i jeżeli na przykład ta osoba założyła 5 sklepów, to się może okazać, że jedna z nich nawali, to pozostałe 4 sklepy też zostaną od razu zamknięte. Zakładaj sklep osobiście z własnego IP. Pułapka numer 12 to tak zwane wielokrotne drobne odchylenia. Jeżeli w jakiś sposób szwankuje Twoja obsługa klienta, na przykład masz negatywne komentarze i oprócz tego jakieś zwroty, jeszcze oprócz tego jakieś opóźnienia w dostawie, to wiele takich drobnych rzeczy zsumowanych może tak ostatecznie obniżyć Twój ranking, że Etsy uzna, że takich sprzedawców, co my nie chcemy tutaj mieć i też może to poskutkować blokadą konta. Być może tymczasową, być może jeżeli się ukalasz i udowodnisz, że teraz będzie lepiej, to Etsy jeszcze to spróbuje odwrócić i dać Ci drugą szansę. Dużo cierpliwości w kontaktach z Etsy jest jak najbardziej zalecane. Następna pułapka, i tu jest już grubo, to, że niestety, ale Etsy mierzy się z takim problemem, którego sama nie potrafi rozwiązać, jakim jest to, że chińskie sklepy kradną zdjęcia sprzedawców z Etsy, po czym Etsy wykrywa, że my sprzedajemy to samo teoretycznie, co jakiś chiński sklep, więc uznaje, że to Ty jesteś dropshipperem, a nie, że to ktoś ukradł Twoje zdjęcia. Tak więc, żeby temu zapobiec, trzeba się przygotować. Przede wszystkim, gdyby się zdarzyła taka blokada, że właśnie coś nagle sprzedajesz niezgodnego z regulaminem, a nie wiesz zupełnie dlaczego, zrób sobie taki właśnie research po internecie, na przykład za pomocą Google Lens, czy przypadkiem Twoje zdjęcia nie wyciekły. I tutaj niestety, ale na Tobie spadnie ta odpowiedzialność, żeby wykazać, że to Ty produkujesz te przedmioty. Tworzysz je samodzielnie, na przykład trzeba pokazać siebie podczas pracy, w swoim warsztacie. A na przyszłość i tak ogólnie myślę, że dobrą praktyką jest, jeżeli tylko się to da, dołączać wszelkiego rodzaju logo, metki,
No coś, co wyróżnia Twój produkt, a co wcale nie będzie tak łatwo później usunąć na przykład na zdjęciu, tylko rzeczywiście od razu będzie wiadomo, że to jest Twoje zdjęcie. Kolejna pułapka, tym razem dla osób, które dopiero zaczynają lub planują zaczynać, to brak weryfikacji konta płatności w terminie. A mianowicie, w momencie, kiedy założysz sklep, Etsy poprosi Cię na pewnym etapie, żeby to konto zweryfikować, czyli zrobić taką próbną wpłatę, na przykład na 2 centy i Ty musisz wejść do swojego konta, sprawdzić, ile to było, wpisać to i wszystko w porządku w takim założeniu. Ale niestety ten proces nie zawsze bywa krystalicznie jasny. Przykładowo nie pojawia się opcja do tego, żeby wpłatę w ogóle wpisać. Nie ma w ogóle tej opcji, żeby rozpocząć tą weryfikację. Znów przy zakładaniu kolejnego sklepu na Etsy ostatnio też sama przeszłam właśnie przez takie trudności, kiedy to Etsy no z jednej strony w ogóle mnie nie poinformowało, nie przypomniało takiej konieczności, nigdzie to nie było wyraźnie zapisane, tylko po 30 dniach informacja, że Twój sklep tymczasowo został zawieszony, bo nie zostało to dopilnowane. Ale natychmiast, kiedy klikłam w maila, rozpoczęłam proces, sklep od razu został odblokowany, tylko znowu nie było gdzie wpisać tej kwoty. Pojawiła się ona dopiero po paru dniach. W międzyczasie znikła inna opcja, tym razem skończyło się na bardzo szybkim kontakcie z Etsy, jak najbardziej oni byli w stanie tutaj pomóc. W każdym razie warto wiedzieć, że to się zdarza i być na to przygotowanym również mentalnie, że nie zawsze takie blokady to jest coś złego, po prostu czasami takie zwykłe ludzkie błędy. I tym samym przechodzimy do ostatniej pułapki, takiej bonusowej, czyli do wszystkich drobnych błędów algorytmu, gdzie tak naprawdę to nie jest Twoja wina, tylko wina tego, że coś tam po drodze nie zadziałało i w naprawdę wielkiej ilości przypadków jest to kwestia paru maili, może jednego maila i Etsy wszystko poodkręca i będzie wszystko dobrze, nie ma co panikować. To tyle z mojej strony. Jeżeli Tobie przypominają się jakieś pułapki, coś właśnie Cię zaskoczyło, coś Cię przytłoczyło na Etsy, daj znać koniecznie, opisz swoją historię. Jeżeli się tego uzbiera więcej, na pewno stworzę jeszcze jeden odcinek właśnie w tym temacie, bo wiem, że są to informacje, które Was szczególnie interesują. Mam nadzieję, że istnienie tych pułapek nie zniechęci Cię do tego, żeby spróbować swoich szans na Etsy. Pamiętaj o tym, że przez internet tak naprawdę wszędzie takie pułapki gdzieś tam na nas niestety czyhają. Czy to podczas sprzedaży przez Facebooka, czy tworząc social media na Instagramie, czy na własnej stronie jakieś wirusy. Decydując się na przedsiębiorczość, w jakiś sposób wystawiasz się na takie ryzyka i świadomość tego, że to istnieje i jak to omijać, jest po prostu czymś, co Cię tutaj przed tym broni. Nadal mnóstwo osób z powodzeniem sprzedaje przez internet, tym bardziej trzymam za Ciebie kciuki. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Etsy i chcesz sobie ten proces ułatwić, zachęcam Cię do zapoznania się z opisem tego odcinka. Opisuję tam, w jaki sposób mogę Ci w tym pomóc, czy to w procesie zakładania, czy rozkręcania Twojego sklepu na Etsy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!